Siemanko, z tej strony Łukasz, witam w kolejnym podcaście, tym razem pod tytułem Przełam granice. Dzisiaj powiem troszkę o strefie dyskomfortu i o tym, jak w niesamowity sposób wpływa ona na nasz rozwój. Jak to wszystko się dzieje, czemu akurat te nieprzyjemne rzeczy wpływają w tak mocny sposób na rozwój świadomości, na rozwój danych możliwości człowieka. Jak to wszystko funkcjonuje. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w środowisku, w którym wszystko znamy, wszystko jest bez zmian i wszystko funkcjonuje z dnia na dzień tak samo. Wtedy zdamy sobie sprawę, że nie następuje żadna zmiana, że cały czas wszystko wygląda tak samo. A jeżeli w takim momencie, gdzie wszystko jest tak uznajmy przyjemne, nagle zmieniłaby się kompletnie temperatura na zewnątrz. Kompletnie. Człowiek musiałby się jakoś do niej przystosować. Musiałby znaleźć rozwiązanie, w której musiałby przetrwać. W której chciałby przetrwać tak naprawdę. No i też, jeżeli chciałby przetrwać, to musiałby coś z tym zrobić, tak? I wtedy prawdopodobnie albo znalazłby jakieś okrycie dla ciała, albo rozwinąłby jakieś techniki oddychania, które pozwoliłyby mu dźwignąć temperaturę ciała na tyle, aby mógł przetrwać w takim środowisku. Lub znalazłby jeszcze jakieś inne rozwiązanie. I tu też pewnie dźwignęłaby się jego kreatywność, jego poziom kreatywności by się dźwignął na tyle, aby wymyśleć jakieś wyjście z tej sytuacji. I widzimy, jak jeden bodziec, którym byłoby w tym przypadku zimno, wpłynął na całą świadomość człowieka i na poszukiwanie rozwiązania, aby przeżyć. I tak się dzieje też na co dzień, że takie sytuacje, które mają miejsce, czy to w domu, czy w pracy, czy na treningu, czy w jakimś innym środowisku, stawiają nas w pewnych momentach, gdzie nie czujemy się swobodnie, gdzie musimy podjąć jakąś akcję, podjąć jakąś decyzję, która będzie miała jakieś tam skutki, tak? I działanie w takich sytuacjach powoduje ten rozwój też kreatywności, ponieważ, tak jak mówię, tam był przypadek zimna, a innym przypadkiem mogłoby być, jeżeli ktoś wpadłby do wody, a nie umie pływać, musi znaleźć jakieś rozwiązanie, czy to jakoś wymyślić swój sposób pływania, czy też, nie wiem, wejść pod wodę jednak i nie pływać i wykształcić sobie skrzela, tak? jakieś rozwiązanie musiałoby nastąpić, aby człowiek musiał przeżyć, tak? I to samo w pracy, kiedy mamy stresową sytuację, mamy jakieś rozwiązanie, później jest to dla nas już takie znajome, jeżeli rozwiążemy ten problem, na przykład, nie wiem, ktoś by musiał iść gdzieś coś załatwić, wcześniej nigdy nie chodził na przykład do danego menadżera i czuje stres, czuje, że nie chce tam iść, bo nie wiem, czy dam radę porozmawiać z tym gościem, bo on jest na danej pozycji. On jest też taki, że jest taki poważny i odczuwam strach, jeżeli tam chcę z nim porozmawiać. I przychodzi wiele obaw, ale jeżeli człowiek wejdzie w to, to zdobywa doświadczenie, zdobywa tą pewność, że już przebywa w tym otoczeniu, w tej sytuacji i następnym razem, jak będzie miał iść porozmawiać z tym samym gościem, już nie będzie czuł takiego strachu. I każde takie oswojenie z daną rzeczą powoduje właśnie adaptację, tak? Adaptację do czegokolwiek. Tak samo jest z ciężarem, z treningiem. Jeżeli jesteśmy na siłowni i robimy przysiad 50 kg, dokładamy na następnym treningu 5 kg, i robimy i kurczę, ale ciężkie. Dokładamy na następnym treningu 5 kg, bo staliśmy się silniejszy. Kurczę, znowu ciężkie. Ale kiedy zdjęlibyśmy do tych 50 kg ten ciężar, to nagle robimy i kurczę, ale lekkie. 55, kurczę, ale lekkie. I wszystko takie lekkie. A dopiero co było ciężkie. Więc nastąpiło oswojenie, tak? Adaptacja ciała, układu nerwowego. I tak można postępować do przodu ze wszystkim, czy to właśnie z nagrywaniem podcastów, które no, są dla mnie czymś nowym, także mega się cieszę. To też przychodzę tutaj, nagrywam.
wchodzę w strefę dyskomfortu, bo jest troszkę zimno na dworze, ja jestem w lasku, na macie do jogi, ale spoko, daję radę. I jakby wchodzenie w te nowe rzeczy, czy to mówienie na scenie, czy przygotowanie jakiegoś eventu, w którym nawet nie mam pojęcia, jak to wszystko zorganizować. Podejmuje się kroki i wszystko staje się znajome, bo człowiek boi się tylko tego, co nieznane. A to, co znane, już zna, tak? Więc wchodząc w coś, co jest znane, czuję spokój, czuję komfort. Więc wchodzenie świadomie właśnie w takie sytuacje powoduje to, że zdobywamy taką pewność siebie, zdobywamy siłę, zdobywamy wzrost odporności i cierpliwości na co dzień. Takie rzeczy przekładają się też właśnie na budowę naszego charakteru. Przykładem może być osoba, która... Jest chłopak, który chodzi do liceum, jest troszkę niepewny siebie, nie do końca podoba mu się jego ciało, a podoba mu się jakaś dziewczyna z innej klasy i chciałby jej zaimponować. Ale ma w sobie pewien brak tej pewności, tak? Więc wychodząc z braku, ciężko by było, będąc w jej towarzystwie, żeby ona tego nie odczuwała. Więc chłopak postanawia zdecydować się na trening na siłowni i zaczyna dbać o swoją sylwetkę, zaczyna dbać o swoje ciało. To nie musi być siłownia oczywiście, może być to coś innego, ale zaczyna dbać o swoje ciało, zaczyna dokładać ciężaru, jego mięśnie zaczynają nabierać super kształtów, jego ciało zaczyna się poprawiać, sam sobie zaczyna się podobać coraz bardziej i bardziej, ponieważ wie, że ma wpływ na to, jak może kształtować własne życie, własny wygląd i nabiera takiej pewności siebie, więc patrząc, rozwijamy sylwetkę, ale co za tym idzie? Rozwój cech, tak? Rozwój pewności siebie, siła charakteru. Robiąc też przysiady, coraz mocniej stąpa po ziemi, ma tą stabilizację, takie bezpieczeństwo. Zaczyna się to przekładać też na uczucie bezpieczeństwa w niektórych sytuacjach. I patrząc na to z perspektywy z boku, chłopak poszedł na siłownię, żeby poprawić swoją sylwetkę, ale nabrał pewności siebie, nabrał siły charakteru, nabrał poczucia stabilizacji, bezpieczeństwa po tym, jak stąpa w tym fizycznym świecie. I zobaczmy, jedna decyzja, która była pójściem na siłownię, aby zaimponować dziewczynie, przerodziła się w niesamowite rzeczy, które w super sposób ukształtowały jego charakter. I też widzę to po swoim przykładzie. Nie wiem, jaką byłbym osobą, gdybym nie dźwigał tego, co dźwigałem kiedyś. Ponieważ każdy taki odbyty trening wpłynął w niesamowity sposób na mój charakter. Szczególnie na pewność siebie właśnie. Bo ta pewność siebie jest niesamowita, bo jej wzrost powoduje to, że czujemy coraz większą wartość siebie i wchodzimy w sytuację, kiedy wyrażamy siebie takimi, jakimi chcemy się wyrazić. Bo znika ten lęk, znika obawa przed opinią innych i w ten właśnie sposób, że chodziłem kiedyś na siłownię, czy też występowałem gdzieś publicznie tańcząc, czy też w kabarecie, bo też grałem w kabarecie, to jest też przyczyną tego, że tu nagrywam prawdopodobnie. Też ma tu swój ciąg przyczyn, że teraz swobodnie nagrywam podcast dla was i czuję się z tym super. I myślę, że jakby podejmowanie tych czasem kroków, kiedy trzeba wstać, trzeba gdzieś iść, ma niesamowite korzyści, ponieważ swoboda, z jaką potem możemy się poruszać, tworzyć, żyć, ten luz, po prostu ta odporność na stres, na te sytuacje codzienne jest niesamowita. Przykładem będzie zimno. Codziennie z Madzią morsujemy i
wchodząc do tego lodu, kiedy już mi jest zimno, jeszcze zanim do niego wejdę, bo ostatnio jest coraz zimniej na dworze, pewnie też to dostrzegacie. I jeszcze wchodząc do tej lodowatej wody, to już jest w ogóle mega zimno. Ale to jest taka przestrzeń, w którą jak wchodzę, to decyduję się na coś takiego wow, że to nie jest o, jestem sobie w ciepełku, tylko podejmuję jakieś działanie, które może wpłynąć niesamowicie na moje zdrowie, ale wymaga to ode mnie jakiegoś wysiłku, tak? Jest to w pewien sposób może czasem nieprzyjemny, jeżeli już jest za zimno, ale przechodząc takie sytuacje, takie trudności w życiu, właśnie chodzi o tą trudność, że jeżeli przejdziemy tą jakąś trudność, to potem to życie na co dzień staje się takie proste. I to się przekłada na wszelkie czynności, czy to wykonanie jakiegoś zadania, czy przebywanie w jakimś środowisku. Człowiek świadomie wchodzi w przestrzeń, w której czuje trudność, czuje dyskomfort, a potem wraca. I w komforcie czuje się jeszcze luźniej, ponieważ to się już stało dla niego proste. Ta przestrzeń, w której jest tutaj, więc świadomie wchodzi w taką siłownię mentalno, cielesno, duchową, która kształtuje to wszystko, tak? Wchodzę w zimno, a potem czy to jestem w jakimś środowisku, czy w autobusie, czy gdzieś, gdzie są nieprzyjemni ludzie, ktoś się kłóci. Co ma na mnie wpływ, jeżeli ja jestem na tyle silny, aby zrobić coś, co wymaga ode mnie pewnej trudności. Jestem silnym człowiekiem i takie coś już mnie nie wzburza, ponieważ to ja jestem tutaj ostoją spokoju. I właśnie taka cierpliwość wzrasta naprawdę, bo widzimy, że jesteśmy coraz potężniejsi. I takimi przykładami właśnie może być sport, to zimno, morsowanie, wczesne wstawanie. I jeszcze taką wam zdradzę tajemnicę sukcesu, kiedy kształtuje się mega charakter, tak zwane moje odhaczanie, kiedy chcę coś zrobić, po sobie coś wymyśliłem, że o, nie robiłem tego, chcę to zrobić. Albo zrobienie czegoś, pomimo że mi się nie chce, na przykład leżę w łóżku, już prawie się zasypia, ale kurczę, zapomniałem odciążyć kręgosłupa. Jednak człowiek wstaje do pozycji stojącej, wchodzi na barierkę balustrady i odciąża ten kręgosłup. Albo czy to przykład dyskomfortu, kiedy pada na dworze, ale mam do odhaczenia pójść boso na dwór i spędzić troszkę czasu, no tym razem nie na drążku, tylko na takiej bali, bo tam, gdzie wieszą kółka, to jest taka bala, czyli ogólnie chodzi mi o wiszenie, odciążanie kręgosłupa w wiszeniu. I idę, i pada i wiszę sobie i oddycham, tak? I robię to zamiast siedzieć sobie w cieplutkim domku i popijać jakąś super lemoniadę, tak? Cieplutką. Co oczywiście mogę zrobić to i to, tak? Mogę pójść odciążyć, a później się napić takiej ciepłej lemoniady i zobaczcie, jak coś takiego potem będzie smakować, jeżeli wchodzę świadomie w coś troszkę nieprzyjemnego. Chociaż ma to też jakieś swoje przyjemne aspekty, ponieważ no, chodząc boso po trawie jest mega przyjemnie, tylko no, jak już jest trochę chłodno, to może powodować pewien dyskomfort. No ale później zasiąść sobie w takim cieplutkim domku i napić się takiej fajnej lemoniady, to by było coś pięknego, prawda? No i to jest właśnie mój sekret. Mój sekret, który mega wpływa na mój rozwój, kiedy świadomie podejmuję decyzję, wchodząc w dyskomfort, a później na co dzień w życiu jest mi mega lżej. Życzę wam dużo siły, dużo odwagi, dużo chęci działania, abyście mogli wejść świadomie w niekomfortowe sytuacje, w niekomfortowe środowisko, zyskać niesamowitą siłę i nieść światło na świat. Dziękuję za wysłuchanie. Do usłyszenia następnym razem. Jeszcze na koniec zapraszam was do odwiedzenia mojej strony na Facebooku Fresh Coconut, gdzie również się udzielam, do strony naszego gabinetu Gabinet Zdrowotny Tu i Teraz oraz do strony mojej partnerki ukochanej Natura Uzdrawia. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam.
Cieplutko, z chłodnego lasu, który kocham. Piąteczka.